Proszę pana, na tym programie, który przed chwilą oglądaliśmy, widać funkcjonariuszy policji w tym umundurowaniu, hełmach i tak dalej. Proszę powiedzieć, dlaczego takie, a nie inne wyposażenie policjanci mieli ze sobą na tej interwencji? Funkcjonariusze oddziału prewencji pełnią służbę na terenie miast, ale na samochodzie mają przygotowany tak zwany sprzęt PZ. To jest sprzęt, który jest wykorzystywany do... Sprzęt ten służy do interwencji z większą ilością osób. Ma on na celu uchronienie funkcjonariuszy policji, zapewnienie im bezpieczeństwa podczas wykonywania czynności służbowych. Do tego sprzętu zalicza się kask ochronny z szybą. Zalicza się do niego kask ochronny z szybą. Kamizelkę taktyczną. Ochronę na goleni. Ochronę goleni. Ponadto funkcjonariusze wyposażeni są w miotacze gazowe w pierwszu oraz strzelby bakulkowe wydające pociski niepenetracyjne. Strzelby bakulkowe. Proszę pana, czy to, co widzieliśmy na tym nagraniu, to było standardowe wyposażenie w trakcie takich interwencji? Czy jakoś specjalnie, dodatkowo się przygotowywaliście, zbroiliście na te czynności? Doskonale zdawaliśmy sobie, zdawałem sobie sprawę, że czynności mają miejsce w miejscu odosobnionym, że nie ma tam światła. Dlatego ja podjąłem decyzję o doposażeniu funkcjonariuszy w pełny sprzęt PZ-owski. Co chodzi na jego sprawę. Zdawaliśmy sobie sprawę. Powiem pan, że zobaczył pan ludzi, którzy są w środowisku. Czy zawsze policja podejmuje czynności są do ludzi, którzy są w środowisku, ubiera się w pełnym mundurowaniu? Nie zawsze. Nie zawsze, jak policja podejmuje interwencję. Czyli rozumiem, że to, że pan się powiedział, decyzja o podjęciu pełnego mundurowania z tymi strzelbami, czy jak się tam nazywa, była podjęta przez pana. I tak, tak, teraz chodzi mi o to, co sugerowało, jeżeli zobaczył pan tych ludzi tam z dziećmi i z kobietami, co sugerowało, żeby wziąć tą długą broń i te wszystkie gazy? Żeby, jak pan wnioskował, że ci ludzie będą zagrożeni? Co sugerowało? Nie będę więcej